Dzień dobry, panie profesorze. Profesor Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju. W dobrym humorze w pusty czwartek? A nie, tylko w pusty czwartek. Dzień dobry. Nie lubię narzekania. Świetnie. Dużo pan pączków w pusty czwartek zjada? Nie, przypominam sobie jakichś rekordów, ale nie biję tutaj. W tej dziedzinie nie biję rekordów. Ja też zdecydowanie poniżej średniej, tym bardziej, że nie zjadam ani jednego. No ale przeciętny Polak tak 2,5 pochłania. Takie są statystyki. Tak, takie są statystyki. A w tym roku pączek kosztuje 20% więcej niż w zeszłym. Właściwie trudno się dziwić, bo skoro i mąka, i jajka, i nie wiem, wszystko poszło w górę, mleko też, cukier o ponad 100%, no to ceny pączków są właśnie takie. Rozumiem, że nawiązuje pani do problemu inflacji. No skoro tak, to mogę powiedzieć, że tu przodujemy niestety w Europie. Jako wskaźnik biedy bądź bogactwa, niech tak będzie. Tak jest. I to zawdzięczamy to prawie wyłącznie panu Glapińskiemu, pisowskiemu nominatowi w Narodowym Banku Polskim. Bo czyli przez Glapińskiego mamy drogie pączki. Generalnie, gdyby się to ograniczało do pończków, to byłoby mały problem. Tak się tak byłoby dobre. Tak jest, ale w 2018 roku inflacja w Polsce była niższa niż w strefie euro, która się o 1,2, a w strefie euro 1,8, a teraz mamy inflację prawie 3 razy wyższą. Tak, 17,2. Niż w strefie euro, bo tu tak, teraz musimy porównywać. GUS podał wczoraj dane, 17,2. Jest to skok w górę? Nie, to jest nieco, tak, nie. Chociaż, tak? Pani, to jest tendencja, bo to czyli spodziewał inflacja się pan, w Polsce tak to było prognozowane, że jeżeli są o wiele niższe stopy procentowe banku centralnego, no to nie ma siły, żeby to nie odbijało się wyższej inflacji. No tak, ale czy ten wskaźnik 7,2, żeby tak wytłumaczyć ludziom, którzy nas oglądają i są zasypywani też cyferkami, statystykami, czy ta inflacja, najnowsze te dane, one powinny w jakiś sposób nas niepokoić, czy nie? No, żeby coś ocenić, trzeba porównać. No to jeszcze raz przypomnę, że mamy inflację prawie 3 razy wyższą niż w strefie euro i 8 razy wyższą niż ceny inflacyjne. Nie zapominajmy, że normalna, w miarę normalna inflacja wynosi 2-2,5%. I ludziom nie trzeba specjalnie tłumaczyć, oni to czują. To na pewno. Szczególnie dzisiaj, idąc do cukierni i jedząc pączki. A tak jak jeździmy, to obserwujemy, że mimo wszystko ludzie te pączki kupują, bo nie są takie nawet pełne. Chyba nie PRL też kupują, kupowali. Jakoś sobie to życie trzeba osłodzić. Tak, po gierku, bo my wchodzimy taki pogierkowski okres. Najpierw bonanza, potem zapaść. A potem tak trzeba było za to 70. Płacić. Nie tylko o to chodzi, chodzi o zapaść gospodarki. Że pana zdaniem rozwój jesteśmy w zapaści, czy ona nas czeka w jakimś najbliższym czasie? Polska będzie miała jeden z najniższych wskaźników dynamiki gospodarczej w Europie i tego można było się spodziewać. Wiele osób łącznie ze mną pisało, bo w okresie złej polityki gospodarczej koszt czy zła to zawsze jest kosztem przyszłości. I PiS-owska była zła, no przecież społeczeństwo płaci cenę. I najważniejsze, żeby wyciągało wnioski, żeby było wiadomo, komu zawdzięcza zapaść. A my mamy połączenie wyższej zdecydowanie niż średnio w Europie inflacji i większej zapaści. A czy te dane o PKB, które również przedstawia GUS za czwarty kwartał zeszłego roku, czyli że mniejszy wzrost jest PKB o 2,4%, one też się wpisują w tę zapaść, o której pan mówi? Czy są jednym z czynników, które ją powodują? Ze składników. Ze składników, tak. Natomiast można było prognozować, że jeżeli się żyje kosztem przyszłości, czyli na kredyt, to znaczy zwiększa się wydatki budżetu, rośnie deficyt i jednocześnie następuje ekspansja polityków w gospodarce, czyli właściwie ruch w kierunku socjalizmu, no to się za to prędzej czy później płaci cenę. Skąd mamy Obajtka na przykład? Obajtek jest możliwy tylko przy własności partyjno-państwowej. Nigdy w życiu przy normalnej gospodarce, którą mieliśmy jako tako przed PiS-em, nie byłoby takich Obajtków. Którzy na dodatek mają zapewnioną bezkarność. Do czasu. Do czasu. Wszystko jest. Byłbym zdumiony, gdyby po zmianie władzy, które mam nadzieję nastąpi i wiele na to wskazuje, nie było rozliczenia. No, rozmawiałem przed momentem o tym z Cezarym Tomczykiem, o tych rozliczeniach. Ale
Panie profesorze, w jaki sposób zmaterializuje się ta zapaść? Znaczy, jak my ją będziemy odczuwać? Bo pan mówi, że ten najbliższy rok to jeszcze będzie bardzo, bardzo trudny, tak? Nie, to dopiero się zaczyna. Aha. Bo jeszcze raz przypomnę Gierka. Osoby, które pamiętają tak jak ja, albo czytały, no najpierw było wspaniale. Życie kosztem przyszłości. W tamtym przypadku to było dzięki kryzysom zagranicznym, to było 5-6 lat, lata 70, a potem przyszło płacenie ceny i przez następnie ileś lat mieliśmy stagnację. Na dodatek staliśmy się krajem bankrutem. Akurat w 89 roku przyszło mi negocjować i później redukcję zadłużenia zagranicznego Polski, co się na szczęście udało. Tym razem mamy inne zadłużenie. To nie jest akurat wobec zagranicznych, tylko osłabioną gospodarkę. Mhm. No jak to jest silnik rozwoju. Wszystkich zapowiedzi prezesa Glapińskiego, który mówi o tym świetle w tunelu, które widzi. O tym, że w grudniu tego roku inflacja będzie na poziomie 6%. Nie, mamy wierzyć prezesowi, czy nie? Czy ostrożnie? Na podstawie doświadczenia trzeba uznać, że to jest lider od fałszywych prognoz. Mm-hmm. To jest specjalista od fałszywych prognoz, bo wystarczy spojrzeć na jego poprzednie prognozy, żeby się przekonać, że one są fałszywe. I to jest w ogóle jakieś kuriozum. Bo moim zdaniem partie polityczne należy między innymi oceniać po tym, kto je reprezentuje. Więc mamy tutaj takiego, żeby delikatnie powiedzieć, głównego bajarza na stanowisku NBP i głównego kłamcę na stanowisku premiera, czyli pan Morawiecki. I podkreślam to dlatego, że to jest w gruncie rzeczy obraza społeczeństwa. A ale także wskaźnik, większość kogo społeczeństwa, które głosowało, wybrało właśnie taką władzę. Nie większość. Większość z tych, którzy głosowali. Najwięcej, ale wtedy nie mogli ludzie jeszcze wiedzieć w całej pełni, co ta władza będzie oznaczać. Teraz już o wiele bardziej wiadomo, bo przechodzi czas zapłaty. Mm-hmm. Ale poza tym osoby w miarę rozumne mogą nabrać im nabrałe dystansu wobec bajarzy i kłamców. Mm-hmm. Ale jednak w sondażach PiS na razie naprzedzie, przynajmniej w większości sondaży. Czy pana zdaniem ta zapaść, o której pan mówi, i jej skutki odbiją się również na poparciu dla partii rządzącej w jakiejś odległej perspektywie? Proszę pani, przed zapaścią się odbiły, dlatego że w zeszłym roku, kiedy jeszcze mieliśmy przyzwoity wzrost, choć rosnącą inflację, to poparcie dla PiS-u spadło mniej więcej o 1/4. 40 z kawałkiem do 30 z kawałkiem. W tym roku, ten rok to jest rok zapłaty. To będzie z całej pełni wiadomo, i ludzie będą odczuwać, co to znaczą te złe rządy, i byłbym zdumiony, gdyby poparcie PiS-u nie spadło. Choć oczywiście on nie spadnie do zera, to jest oczywiste. Chociażby dlatego, że 30% polskiego społeczeństwa jest skazane na oglądanie kłamliwej telewizji. Dawniej zwanej telewizją publiczną. Panie profesorze, jeżeli publiczne, to się wszystko z jednym kojarzy. Z domem publicznym. Ojej, jakie mocne porównanie. Tak, trzeba nazywać rzeczy po imieniu. Mnie się kojarzy z publicznymi pieniędzmi, które są tam dosypywane. A to publiczne pieniądze były zawsze. Bo jak coś się nazywa publiczne, znaczy, że płacimy przez podatki. Tak? Przez podatki. Natomiast to, co reprezentuje, to bardziej zasługuje na to drastyczne określenie, które było. Ale to kto się komu sprzedaje, jeśli pan taką analogię stosuje? No wystarczy popatrzeć na to kłamstwa, które są emitowane. Przyznam się, że nie obserwuję regularnie, ale dostatecznie dużo wiem, żeby powiedzieć, że czegoś takiego w Polsce nie było nawet za socjalizmu. Takiej dawki obrzydliwego, bezczelnego kłamstwa. To prawda. Z dziennikarskiego punktu widzenia i tego, jak ten świat jest psuty, to też mogę tak powiedzieć. A proszę mi powiedzieć, czy pana zdaniem, skoro uważa pan, że ta zapaść odbije się w poparciu dla partii rządzącej, czy ona automatycznie odbije się w wzyskiwaniu na poparciu dla opozycji? Opozycja może po prostu nie robić. Byłoby dziwne, gdyby nie było przesunięć. Także tego należy oczekiwać. Jest pytanie zasadnicze, które należy sobie stawiać, to jest, co opozycja będzie robić po przejęciu władzy.
Na razie mogę powiedzieć, że to, czego mi brak, to jest brak nośnej, trafnej i moim zdaniem popularnej polityki, czego? Upartyjniania gospodarki. Przede wszystkim pokazywania, że co to znaczy. I to w tej części elektoratu, który jest większościowy opozycji, byłoby nośne. Tego nie ma. Ja nie znajduję na przykład, nie znalazłem do tej pory zasadniczej nośnej krytyki tego, że PiS nacjonalizował gospodarkę, czy ją upartyjniał, te rzeczy, obsadzał swoimi. W tym programie opozycji, czy wypowiedziach polityków opozycji, za mało jest troski nie o, ma w ogóle o gospodarkę, tak według pana? To nawet nie chodzi o troskę, tylko chodzi o właściwą diagnozę. Żeby było... To jak pana zdaniem opozycja ma na przykład reagować w tej kampanii wyborczej? Jak ma odpowiadać na pytanie? Chcecie przejąć Polskę, która jest w zapaści, no to jak ją naprawicie? Jakich, nie wiem, co powinna zastosować opozycja? Nie będę tutaj występował w roli systematycznego doradcy opozycji, natomiast mogę powiedzieć, że ja wygrałem wybory w bardzo trudnym okręgu śląskim, jako outsider w 1997 roku, kiedy mi przepowiadano klęskę, że to jest niemożliwe. I na co wtedy wskazywałem? Na upartyjnianie właśnie gospodarki, który dział się przedtem, choć nie na taką samą skalę, jak to robi PiS. Czyli da się w sposób nośny i merytoryczny i poprawny piętnować to, co robi obecna ekipa rządząca. A pan zamierza w jakiś sposób taki, nie wiem, formalny, oficjalny wspierać opozycję? To, co ja robię osobiście, no to jest, staram się być aktywny na Twitterze. Zachęcam ponad 400 tysięcy zarejestrowanych osób, na Facebooku ponad 100. No i ja nie deklaruję poparcia do określonej partii, natomiast z tego, co staram się ze swoimi współpracownikami demaskować, wynika jasno, że tylko odsunięcie PiS-u od władzy daje szansę, choć nie daje pewności, ale daje szansę naprawy Polski, polskiego ustroju gospodarczo-politycznego. A propozycję powrotu do polityki od opozycji pan ma? Jestem w polityce obywatelskiej. Co mam na myśli? Wpływ na opinię publiczną. Parlamentarnej i o wiele rządowej. Więcej można... Nie, nie mam takich planów. Poza tym sądzę, że więcej można zrobić. Ale czy propozycję pan ma? Nie mam propozycji i nie spodziewałem się. Natomiast to, co jest bardzo ważne, jak się ma wolność mediów, to na szczęście jeszcze ją mamy i będziemy mieć w większym zakresie. Całe szczęście, że jest Onet. Wpływ na... No między innymi oczywiście to jest wpływ na opinię publiczną. To staram się robić. Panie profesorze, chciałbym jeszcze pana zapytać na koniec o to, jak pana zdaniem decyzja prezydenta o skierowaniu do Trybunału Konstytucyjnego ustawy o Sądzie Najwyższym wpłynie na to, czy my w ogóle zobaczymy pieniądze z KPO? Jak bardzo ta perspektywa się pana zdaniem oddaliła właśnie? Znaczy ta decyzja jest lepsza od alternatywnej, to znaczy podpisanie. I to trzeba po pierwsze podkreślić. Po drugie, nawet... Przedtem było mało prawdopodobne, żeby w szybkim tempie napłynęły te pieniądze. I po trzecie, mam nadzieję i sądzę, że nie wpłynie to na wynik wyborów. To znaczy to, że one wpłyną, bo jest wystarczająco dużo powodów. A może wpłynąć na wynik wyborów, znaczy może być tym czynnikiem wpływającym na wynik wyborów, jeśli chodzi o poparcie dla partii rządzącej? To, że pieniądze nie... Nie przypłyną przed tego wyborami. Nie wiem, to mają badań, ale sądzę, że na tle innych rzeczy to jest mało istotny czynnik. To jest, nie jest tak, jak zresztą część opozycji myślała, moim zdaniem niesłusznie, że jak pokażemy, że dajemy pieniądze, to będziemy mieli więcej głosów. To była ta największa partia opozycyjna. Ja uważam, że wiele ludzi spodziewa się po prostu wierności podstawowym zasadom i przyzwoitości. No ale też jest taka część, która na przykład moim zdaniem liczy na to, że przed wyborami jakoś partia rządząca poprawi im humory, na przykład znów dosypując. Spodziewa się pan przed wyborami jeszcze transferów społecznych, na przykład, nie wiem, podniesienia 500+? Znaczy tylko kosztem pogłębiającego się kryzysu fiskalnego w Polsce, bo już w tej chwili mamy. To tak, ale czy tak będzie pana zdaniem? Czy partia rządząca żadnego, się zdecyduje? Żadnej podłości nie można po stronie PiS-u wykluczyć, w związku z tym nie wykluczam.
jednocześnie dodaję do tego komentarz, że to będzie jaskrawy, bezczelny, niemoralny byłby populizm. I takie zaszachowanie opozycji, która przecież nie wiem, czy może powiedzieć... Może. Oni za bardzo są pisowscy. To znaczy uważają, że jakakolwiek krytyka tego pisowcy? Zła... Część opozycji, że jakakolwiek krytyka tego rozdawnictwa, to im będzie kosztować głosy. Tak nie jest, ale korzyść trzeba trochę bardziej napracować. I chyba więcej odwagi mieć w sobie po prostu. To nawet nie jest kwestia odwagi, tylko złej kalkulacji, moim zdaniem. Im braku badań. Opinii publicznej, głębszych. No to tutaj pan zostawił refleksję dla opozycji. Myślę, że nie jedną. Dziękuję serdecznie. Dziękuję profesor bardzo. Leszek Balcerowicz, Forum Obywatelskiego Rozwoju. Słodkiego czwartku, panie profesorze. Ale nie w nadmiernej ilości. No nie, absolutnie. Dziękuję. Do tego nie namawiam.